Wtorkowy komentarz dnia. Kłaniamy się, a dziś z nami pani poseł Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Kłaniamy się pani poseł. Dzień dobry, witam państwa. Pani poseł, zdążyła pani kupić świeczki i powerbanki? Jeszcze nie, ale kiedy słyszę, że Sasin coś robi, organizuje lub coś zapowiada, to zawsze jestem bardzo czujna, ponieważ pan wicepremier Sasin zapowiedział, że prądu nam nie zabraknie, to ponieważ słyszeliśmy wcześniej zapewnienie, że węgla też nie zabraknie, a jak wiemy, go brakuje i ludzie nie mogą kupić. W związku z tym zastanawiam się nad tym, jak się zaopatrzyć na zimę. Czyli świeczki i powerbanki, rozumiem, że pani się już zaczyna rozglądać na rynku, gdzie najlepiej kupić. Najgorzej z lodówką. Przenośną. No tak, ale to też potrzebuje jakieś zasilanie. Ale naprawdę pani wierzy w to, że mogą być blackouty tak zwane? Znaczy my oczywiście byliśmy już bardzo blisko blackoutu. Ja przypomnę, że mamy elektrownię, tą najnowocześniejszą jaworzynę, która za 6,5 miliarda zbudowany jest blok i nie wiadomo, kiedy zostanie uruchomiony. To jest duża inwestycja, która ze względu prawdopodobnie na lichą jakość węgla doszło do awarii i w tej chwili nie jest pewne, kiedy będzie możliwe, żeby ten blok zaczął znowu funkcjonować. Latem to mamy dużo energii z fotowoltaiki. Natomiast co będzie zimą, kiedy jednak chmury nadciągną i okaże się, że tej energii z słońca jest mniej. Nie mamy energetyki wiatrowej, bo skutecznie ją PiS zaorał ustawą 10H. W związku z tym może się okazać, że mamy problem. Oczywiście jest coś takiego, jak jednak pewne bezpieczeństwo energetyczne wynikające ze współpracy międzynarodowej. My już nieraz już kupowaliśmy prąd od Niemców, tak samo jak czasami zdarzało się w drugą stronę. W związku z tym liczę na to, że może tak źle nie będzie, ale mimo wszystko, znając zdolności Sasina do budowania Wielkiej Warszawy, przypominamy ten nieudany program, pamiętając wybory sasinowe, kopertowe i tak dalej, z pozostaje niepokojem tylko patrzę, wierzyć, że to czarnowidztwo się nie sprawdzi, ale oczywiście zima jeszcze przed nami. Jest troszeczkę czasu, by do niej się przygotować, kupić nie tylko węgiel, ale jak pani poseł, świeczki i powerbanki, ale problemem bieżącym jest katastrofa ekologiczna na Odrze. Pojawiły się rozbieżności w związku z tym, co było przyczyną śnięcia ryb, ale od samego początku część polityków opozycji forsowało tezę o rtęci. Chciałbym więc zapytać, które badania potwierdziły obecność rtęci w Odrze? Bardzo jasno powiedział pan minister Vogel, to jest chyba ochrona środowiska, który powiedział, że w rozmowie Landy Brandenburgia, tak, który rozmawiał z panią marszałek Polak o tym, że rzeczywiście w jednej z próbek okazało się, że nie tylko jest rtęć, co jeszcze jej poziom wyszedł poza skalę. W związku z tym nie można go było zmierzyć. No właśnie nie. I właśnie to jest ta wypowiedź, która budzi wątpliwości. Bo pani Elżbieta Polek napisała na Twitterze. Pan patrzy na SMS, natomiast była jego wypowiedź na Twitterze. Natomiast była jego wypowiedź przetłumaczona z całej konferencji prasowej, gdzie on zwraca uwagę po pierwsze, że na konferencji prasowej, która była organizowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, było błędne tłumaczenie. Przetłumaczono mu źle pytanie. Przetłumaczono mu zamiast pytanie o rtęć. Zadano mu pytanie o... pana ministra Aleksa Vogla było bardzo dużo i owszem, ta jedna źle przetłumaczonym pytaniu wprowadziło zamieszanie. Jego w błąd. Było, pana ministra Vogla wprowadziło w błąd, a za sprawą tej wypowiedzi również opinię publiczną, ale były inne. Dlatego cytuję teraz inne, nie z tej konferencji. Powiedziałem pani marszałek, że znaleziono rtęć w jednej próbce z Odry, ale powiedziałem też bardzo wyraźnie, że może to być wartość odstająca, może to być anomalia. I to nie to spowodowało śmierć ryb. Nie mam żadnych wątpliwości, że tym, czym powinniśmy się zajmować w tej chwili, to nie tym, czy pani Polak prawidłowo czy nieprawidłowo zrozumiała wypowiedź o jednak rtęci, tylko tym, że zawiodło całe państwo, że poniosło tak, całkowitą klęskę. Ja się z tym klęskę. Zgadzam, ale jednak pani marszałek jest ważnym politykiem samorządowym, uwagę, prawda? Owszem, ale niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. Mamy sytuację, w której, ja nie wiem, czy już wrócił w ogóle z urlopu pan wojewoda Obremski, który jest wojewodą dolnośląskim. Nie widziałem, nie słyszałem, pytałem rano Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, też nie wiedział, gdzie jest więcej, pan wojewoda. I co więcej, ja słyszałem wypowiedź nawet wiceministra Ozdoby, który stwierdził, że tam wojewoda nie podjął wszystkich działań, które powinien podjąć jako wojewoda, który jest przedstawicielem rządu. Powiem więcej, za to broni go Mateusz Morawiecki, co mnie bardzo dziwi ze względu na to, że nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli marszałek Polak, która się minęła z prawdą, pani marszałek prawdą Polak, mówiąc delikatnie. To właśnie jest ta różnica, że pani marszałek Polak zrobiła wszystko, co jest możliwe, powołując łącznie z
ze sztabem kryzysowym i robiąc wszystko, żeby móc ratować Odrę poprzez czyszczenie rzek, poprzez działania. A nie mogła po prostu w tej jednej sprawie powiedzieć, przepraszam, źle zrozumiałam wypowiedź? Wręcz odwrotnie. Jeżeli mamy sytuację, w której jest jakiekolwiek zagrożenie, jeżeli wyszła ta rtęć, której nie wiemy, czy to ta dane są prawdziwe, Już pani poseł, są przecież oficjalne badania polskie i niemieckie. Pan mówi po fakcie. Natomiast jeżeli spadło słowo rtęć... No tak, i po fakcie mówi się przepraszam, źle zrozumiałam. No to ja bym chciała przepraszam od rządu. Przepraszam za to, że ludzie nie dostali ostrzeżenia, że mają nie wchodzić do Odry. Wręcz odwrotnie, mieliśmy tego pajaca, za przeproszeniem, Witkowskiego, który proponował, że jak mu ktoś potrzyma buty, to on za chwilę do tej Odry wejdzie w momencie, w którym wiemy, że już było zagrożenie. Na razie w momencie, pan w którym Witkowski już nie bryluje w mediach. No więc ja bym nie chciała tylko, żeby nie brylował w mediach, tylko po prostu to jest kolejna osoba do dymisji. Po wojewodzie obremskim, po wojewodzie z województwa lubuskiego kolejnym. A dlaczego wojewoda lubuski? No bo każdy z nich miał obowiązek, jak sytuacja tylko doszło do tego, że mamy sytuację zakażenia. Jest to zgłaszane przez wędkarzy, jest to zgłaszane przez samorząd. Natychmiast powinien być powołany sztab kryzysowy. Mhm. Powiem więcej. Zdarzało mi się dostawać SMS-y od RCB w sprawie tego, że zmienia się standard nadawania telewizji. Natomiast nie dostałam oczywiście SMS-a w tej sprawie, ani osoba przebywająca z mojej rodziny nad Odrą, ponieważ mieszka w tym województwie, SMS-a dotyczącego tego, żeby się nie zbliżała do Odry. Broń Boże, nie piła wody z Odry. Ale RCB kilka dni temu wysyłał, prawda, te SMS-y. No dobrze, ale przypomnę, że to był 10, z tego co pamiętam, sierpnia, a pierwsze doniesienia były 26 lipca, a nasi posłowie, mam na myśli pana posła Michała Jarosa, który robił konferencję prasową 2 sierpnia, żeby zwrócić uwagę i wysyłał pisma do różnych urzędów, a 3 sierpnia pani Małgorzata Tracz wysłała praktycznie do wszystkich urzędów, które są możliwe, zarówno interpelacje, jak i bezpośrednio pisma, w sprawie tego, że mamy śnięte ryby w Odrze. Mamy w tej chwili praktycznie martwą rzekę. Mówi się o setkach już ton martwych ryb. Mamy sytuację, w której wiemy, że jeszcze prawdopodobnie zwłoki ryb są na dnie rzeki. Nie setkach, nie jest tylko akurat... setce na razie. I to z dwóch rzek. No dobrze. Rzeka Ner i rzeka Odra. Niech pan sobie wyobrazi, ile to jest 100 ton śniętych ryb. Tak. I co więcej, za chwilę będziemy znajdować martwe ptaki. Już są znajdowane. Słyszałam o bieliku na przykład znalezionym martwe ptaki, które się żywią tymi rybami. Za chwilę będziemy mieli cały ekosystem martwy. Dlatego tak ważne jest, by je szybko zbierać z rzeki. Oczywiście. I to się dzieje po polskiej stronie. No dobrze. Czy dzieje się po stronie niemieckiej? Ale niech pan zobaczy, co się stało. Bo na to zwracają uwagę samorządowcy. Pierwszymi, którzy ruszyli do pomocy, byli wędkarze. Stowarzyszenia Wędkarskie. Co mamy? Wypowiedź pana Dariusza Mateckiego, który powiedział, że wystąpi z wnioskiem do sądu w stosunku do A kim jest Dariusz Matecki, panie poseł? No, środowisko, rozumiem, ministra Ziobry, więc tym bardziej, biorąc pod uwagę, ze Szczecina, prokuratura... który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, no dobrze, ale jego głos niewiele jedną znaczy. Uwagę. Ja to chciałabym podziękować. Chciałabym podziękować z jednej strony samorządu, ale przede wszystkim właśnie tym wędkarzom, którzy pierwsi zareagowali. Zaczęli pierwsi zbierać te śnięte ryby, a przede wszystkim jako pierwsi zaalarmowali wszystkich, których im się udało zaalarmować. No dobrze, wrócę do mojego pierwszego pytania, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Brzmi, które badania państwo? Potwierdziły rtęć? No, badania niemieckie. Badanie co? Pani marszałek, nie. Nie, nie, nie. Badania niemieckie. Niemieckie. Dobrze, to ja już cytuję dzisiejszą wypowiedź, jest godzina 17:50, wypowiedź z godziny 15, znaczy artykuł na ten temat z godziny 15. Wyniki analiz przekazane przez Państwowe Laboratorium w kolejnej transzy w poniedziałek i ocenione przez naszych ekspertów w pierwszym przeglądzie wieczorem nie wykazują szczególnie wysokich wartości dla metali takich jak rtęć, przekazał Sebastian Arnold, rzecznik Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska Brandenburgii. Polskie badania teraz. No dobrze, jeżeli no to ja niemieckie powiem, nie wystarczają. To polskie. Pamięta pan tą konferencję sobotnią, w której był pan premier i pan wiceminister Ozdoba oraz chyba pani... Dobrze, ale ja bym chciał się jednak powoływać na instytucje, które to rzeczywiście badają, ja mówię, a nie na konferencje prasowe. Na tej konferencji pan Ozdoba powiedział, że na jednym odcinku było rzeczywiście rtęć wykryta, były wyniki takie, dobrze, że tak powiem, to komunikat norm. Oficjalny w związku z tym, Centralnego Laboratorium Badawczego. Giosiu, jeżeli było jakiekolwiek ryzyko, to należało ostrzec Polaków. Tylko krótki cytat. I to zrobiła pani I to jest Pola. Cytat z komunikatu instytucji, która się tym zajmuje. Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w województwie lubuskim prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci. To w komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wczoraj. Podobne są badania niemieckie. Po pierwsze, badania, które mówiła pani Polak, były sprzed 10 sierpnia, bo to były te badania, które były na samym początku, wtedy, kiedy rzeczywiście ze strony niemieckiej też dowiedzieliśmy się, że po pierwsze nie zostali zawiadomieni, badania, a po drugie... nie ma. To jest...
A nie było. Przecież pan nawet w swoim tweecie przeczytał, że były na nienormatywne poziom rtęci w tym, którym napisał pan Vogel. Jednej próbce z zaznaczeniem, że to nie jeżeli mogło było być jakiekolwiek powodem. Ryzyko, to ja oczekuję od państwa, że działa w ten sposób, że ostrzega obywateli. Nie namawia ich do tego, żeby wchodzili do wody, jak to robił pan wiceminister Witkowski. Dobrze. Tylko jeszcze ostrzega ich zarówno SMS-ami, jak i ostrzega ich w taki sposób, żeby oni byli bezpieczni i nie łowili ryb, nie przebywali nad Odrą, nie przyprowadzali tam dzieci, jak również pan Witkowski sugerował, że pani, która się zajmuje ekologią, może to zrobić. Pani poseł, ostatnia kwestia, którą chciałbym zapytać. Donald Tusk, pytany o wybory prezydenckie, powiedział tak. Ja naprawdę nie jestem fanatykiem, ja wiem, że te wybory były nieuczciwe. Gdyby były uczciwe, to prezydentem byłby Rafał Trzaskowski, a nie prezydent, nie Andrzej Duda. Co było w takim razie w tych wyborach prezydenckich nieuczciwe, proszę pani bardzo, zdaniem? Przede wszystkim nieuczciwe było udział mediów publicznych. Media publiczne są finansowane z budżetu państwa. W związku z tym pana pensja, wszystkich tu pracowników... I tak było i tak zakładam będzie zawsze. No dobrze, tylko że nigdy media publiczne, szczególnie telewizja publiczna, nie pytała wydawczyni, znaczy prowadząca główne wiadomości, co my możemy jeszcze zrobić, panie prezydencie, żeby pan wygrał wybory. Mówiąc do prezydenta Dudy. Media publiczne stanęły jedno znacznie w tych wyborach po jednej stronie. Nie, to dokładnie tak w ten sposób brzmiało. Czy chodziło o zaangażowanie więcej, mediów zaangażowanie publicznych, mediów zdaniem. Publicznych po jednej stronie. I to sprawiło, stronie, że momencie, całe wybory były nieuczciwe. Wie pani, bo to wypowiedź zabrzmiała jak podważanie legalności wyboru prezydenta. Nie wiem, czy pan pamięta tą szykowaną debatę, która była w Końskich i ona była szykowana w ten sposób, że robiły to jedynie media publiczne, mimo tego, że była propozycja, żeby była wspólna debata organizowana przez wszystkie media. Było zaproszenie wystosowane i Rafał Trzaskowski nie skorzystał. Ale powiedzmy szczerze, że było to jednostronny przekaz, tak właśnie jak organizowane są wszystkie programy mediów publicznych. Finalnie. Tylko jest jeden problem. TVN jest medium prywatnym, finansowanym z pieniędzy albo tych, którzy go abonują, albo tych osób, które chcą. Polsat jest medium prywatnym. Natomiast telewizja publiczna, poseł, płacimy 2 miliardy rocznie na telewizję publiczną, a ona teraz jest tubą propagandową jednej partii. W medium publicznym również PiSu. I jesteśmy już sporo po czasie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia była pani poseł Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję państwu bardzo.